A my jesteśmy już w drugiej części, w trzeciej części, przepraszam, magazynu Elana Life. Teraz gościem Maciej Bieńkowski, trener Akademii Elany, rocznika dokładnie 2003. Tak jest, zgadza się. A będziemy rozmawiać o klasie sportowej, którą uruchamia liceum ogólnokształcące. Zaraz Tak powiesz, jest. które, bo nie pamiętam. Okej. Okay. I będzie to klasa sportowa pod patronatem Elany, rozumiem. Powiedz właśnie więcej o tym. Znaczy, no fajnie w ogóle, że ta inicjatywa zostanie zrealizowana dzięki przychylności pana prezydenta i dyrektora 13 Liceum Ogólnokształcącego, bo uważam, że tak naprawdę to już powinno być dawno zrealizowane, z tego względu, że takie miasta jak Brodnica, Wąbrzeźno, Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz już funkcjonuje na takich zasadach i te klasy sportowe są. Dzięki nim można jak młodzież i zawodników w różnych kategoriach wiekowych ściągnąć do Torunia i pozwolić im tutaj rozwijać się dalej. Nie ukrywam, że taka wymiana zawodników z zewnątrz jest bardzo potrzebna w każdej drużynie. No właśnie, to jest nazwane klasą sportową. Ja powiedziałem, że pod jakimś tam patronatem Elany, no bo opiekunami czy wychowawcami tej klasy będziesz właśnie ty Tak. i Daniel Paprocki? I Czy Andrzej Górecki? Andrzej Górecki, Górecki. trener, koordynator Akademii Tak. Elany. No właśnie, klasa sportowa czy klasa piłkarska? Bo zdefiniuj to. Znaczy się przede wszystkim klasa piłkarska, tak? O takim profilu też ta klasa będzie. Na pewno olbrzymim atutem tej klasy jest to, że treningi będą odbywać się w ramach lekcji. Dzięki czemu możemy sobie pozwolić na taką wzorową organizację zajęć. Mamy pełne boisko do dyspozycji, nie musimy się z nikim dzielić. Tak naprawdę czas też jest zależny od nas, ile my będziemy na tym boisku. Możemy wejść wcześniej, zorganizować sobie, wszystko rozłożyć, nikt nas nie popędza. No niewiele drużyn tak naprawdę młodzieżowych w dzisiejszych czasach, nawet mogę powiedzieć w Polsce, może sobie na to pozwolić. Jest olbrzymi problem z boiskiem, z dostępnością, akademii jest coraz więcej i tak naprawdę jedna drużyna wchodzi po drugiej. My będziemy mieli ten komfort, że boisko będziemy mieli dla siebie w całości. Czyli może uczniowie, którzy przyjdą do tej klasy, będą kompleksowo tak naprawdę mogli rozwijać swoje umiejętności piłkarskie, sportowe, ale także naukę, bo mimo wszystko nauka tam będzie. Oczywiście, no ja mogę tak naprawdę z własnego doświadczenia powiedzieć, jak to wygląda, bo i trenowałem w grupach młodzieżowych Elany i uczyłem się. I pogodzenie jednego z drugim tak naprawdę jest dosyć trudne, bo w moich czasach było tak, że zabierałem piłkę do plecaka, korki do plecaka i były momenty, gdzie musiałem nawet przez most biec, bo takie były korki, na ten trening gdzieś tam dotrzeć, wracałem późnym wieczorem, a tu ci uczniowie będą mieli taki komfort, że trening będzie się kończył na przykład o godzinie 16 i reszta dnia będzie należała do nich. Mówimy tutaj o rocznikach 2003 i 2004, bo to właśnie te roczniki Tak. będą szły teraz do pierwszej klasy liceum i to właśnie do nich kierowany jest ten temat tak naprawdę. Tak, oczywiście. To będą pierwsze roczniki, które mam nadzieję zapoczątkują ten projekt klas sportowych. To będzie rocznik 2003 i 2004, czyli uczniowie po trzeciej klasie gimnazjum i uczniowie po ósmej klasie szkoły podstawowej. No i teraz wypadałoby zachęcić tych uczniów, więc powiedz trenerze, dlaczego warto? No już powiedziałeś sporo, ale jakbyś jeszcze mógł coś dodać do tego. No tak jak mówię, no na pewno dostęp do infrastruktury, czyli boisko pełnowymiarowe, siłownie, sale z rowerami stacjonarnymi, hala gimnastyczna. Będziemy mieli tak naprawdę dowolny dostęp i każdy będzie mógł korzystać z tej infrastruktury tyle, ile będzie potrzebował. Natomiast jeszcze jedna dosyć ważna rzecz. Tak. Kto może do tej klasy dojść, bo będą testy do tej klasy tak, zorganizowane oczywiście. I jakbyś mógł właśnie o tym teraz powiedzieć. Znaczy testy, serdecznie wszystkich zapraszam, testy odbędą się 28 maja, to jest wtorek. Mamy tu tak. Tutaj za chwilę się wyświetli, ale kontynuuj. Pierwsze testy rozpoczną się o godzinie 13:30, to będzie dla rocznika 2003, czyli po tej trzeciej klasie gimnazjum, oraz druga część testów dla rocznika 2004, czyli uczniów po ósmej klasie
szkoły podstawowej. I tak jak tutaj widzimy, to będzie 28 maja, jest to wtorek. I jeszcze Tak. termin dodatkowy, to jest 4 czerwca i tutaj na grafice też godziny widać. A jeżeli ktoś ma więcej pytań, no to tutaj też numery telefonów podane Tak jest. do ciebie i do trenera Andrzeja Góreckiego. Powiedz, jak liczebna ta klasa będzie? No myślę, że na pewno to będzie powyżej 20 osób. Na pewno. A ile tak naprawdę dowiemy się po testach? Czyli rozumiem, że selekcja taka będzie prawdziwa, nie że także każdy, kto przyjdzie, nie, będzie. To będzie selekcja prawdziwa. Co na tych testach będzie do zrobienia? Na pewno będą testy szybkościowe z fotokomórkami. No i będziemy oczywiście oceniać czysto piłkarskie umiejętności każdego zawodników, bo to jest dla nas najważniejsze. To powiedz jeszcze, kogo zachęcamy do przyjścia? Rozumiem, że przede wszystkim chłopaków z roczniku 2003-2004 i takich, którzy pewnie już w piłkę grali bądź czują się na siłach. Znaczy przede wszystkim tych, którzy w piłkę grali, bo na tym poziomie już raczej nie możemy sobie pozwolić nikt tam na z kogoś z zewnątrz. Nie No, przyjdzie? Jeżeli jest jakiś samorodek, który w tym wieku jeszcze nigdzie nie trenował, a ma umiejętności na bardzo wysokim poziomie, to oczywiście taką osobę też zapraszam. Powiedz jeszcze, czy jest to też furtka dla osób spoza Torunia? Czy jest możliwość, szansa internatu, załatwienia internatu, czy jednak to jest temat, który na razie nie jest rozwiązany? Znaczy nie, oczywiście ten temat internatu jest otwarty i zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych z całego naszego okręgu, a także nie tylko, bo nawet dostaliśmy telefon z Łodzi. Jeden chłopiec jest zainteresowany przejściem tutaj do nas, także no nie tylko województwo, ale też cała Polska. Trzeba też przyznać, że ten rocznik 2003 czy 2004 to tak naprawdę przedsionek seniorskiej piłki, no bo przecież dzisiaj nie wiem, w tym sezonie Elany, Bartosz Boniecki czy Bartek Mrozek, roczniki 2000, także zobaczmy, to już raptem 3 lata tak. I chłopaki pojawiają się w seniorskiej piłce. Także naprawdę tutaj angażując się do tej klasy sportowej jest się blisko tak naprawdę występu na stadionie przy ulicy Bema. To wydaje się, że to jest daleko, a to tak naprawdę blisko. No ja Trzecia klasa liceum i już można śmiało myśleć o tym. No myślę, że nawet czasami zdarza się wcześniej, ale przede wszystkim chciałbym jakby trafić do tych chłopców, którzy powinni tak naprawdę, ich pierwszym marzeniem powinno być gra w naszym zespole seniorskim w drugiej lidze, bo zobaczmy, że to wcale nie jest taką... Maciej. Pamiętaj, że w niedzielę to może być pierwsza liga. Tak, może być pierwsza liga, dokładnie. Także to powinno być ich marzenie z tego względu, że zobaczmy, jak trudno jest zadebiutować młodemu zawodnikowi na poziomie drugiej ligi, tak? Także nie zawsze trzeba gdzieś wyjeżdżać i szukać nie wiadomo czego, skoro można zostać tutaj w Toruniu i tutaj spełniać swoje marzenia. No właśnie, Bartosz Boniecki jest takim fajnym przykładem, bo to chłopak, który w Toruniu uczył się, który jest z Golubia Dobrzynia i zadebiutował w drugiej lidze właśnie tutaj, w Elanie Toruń, więc to chyba taki doskonały przykład. No ja już wcześniej z swoim chłopcem ze swojego zespołu sugerowałem, żeby przyszli obejrzeć mecze właśnie Bartka, czy to w CLJ-ce, czy teraz w zespole seniorskim, bo to jest dla nich jakby taki... No najlepszy przykład, tak? Młodego zawodnika, któremu się udało. Który doszedł do wszystkiego ciężką pracą, tak dokładnie. Naprawdę. Okej, okay, no to co, zachęcamy jeszcze raz chłopaków z roczników 2003-2004 do, jeżeli ktoś jeszcze nie wybrał sobie liceum albo daje sobie szansę na zmianę tego liceum, no to które liceum, przypomnij? 13 liceum ogólnokształcące. 13 liceum ogólnokształcące, niepechowe. Nie. Niepechowe w Toruniu oczywiście. Oczywiście. Klasa sportowa, klasa piłkarska pod patronatem Elany, z trenerami Elany, z Akademii Elany Torun i będziecie też występować w rozgrywkach wojewódzkich, tak? No oczywiście będziemy walczyć o awans do Centralnej Ligi Juniorów. Taki jest to cel. To też jest cel i pewnie też fajna przygoda. Dla tych chłopaków by to była. Oczywiście. I chyba przetarcie przed seniorską piłką, bo to chyba właśnie o to chodzi w Centralnej Lidze Dokładnie. Juniorów. Maciej Bieńkowski był gościem trzeciej części dzisiejszego magazynu Elana Live. Na dzisiaj to wszystko. Ja Was zachęcam jeszcze do odwiedzin sklepu internetowego Elany. Tam można kupić różne gadżety, które na pewno przydadzą się w niedzielę od 13 na Bema.
Tam spotkanie Elany z Olimpią Elbląg. Na dzisiaj to wszystko z siedziby Taurus Ochrona przy Lubickiej 53 w Toruniu. Żegnam się, Rafał Wyżykowski. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.